Halo, halo. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Totalni Dramaturdzy. I jak zapewne widzicie, jest już delikatna zmiana, bo zwykle po przywitaniu się mówiłem wam, że przykładowo witam was w kolejnym odcinku z serii X. Aczkolwiek ten film póki co jest filmikiem eksperymentalnym, gdyż jeśli wam się on spodoba, to może on przerodzić się w serię pełnoprawną, do której razem wymyślimy odpowiednią nazwę. Początkowo film ten chciałem zrobić jako kolejny odcinek z serii Co by było gdyby, ale doszedłem do wniosku, że warto byłoby to jakoś oddzielić. A zatem ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Otóż w dzisiejszym odcinku zabawimy się w detektywów, tak więc przygotujcie sobie odpowiedni sprzęt, gdyż będziemy musieli zanurzyć się głęboko pod wodę, aby przeanalizować pewną rzecz. Wyobraźcie sobie, że oglądacie sobie pierwszy sezon Totalnej Porażki i dostrzegacie w nim pewną zmianę. Mianowicie zamiast znanej i na tamten moment bardzo lubianej Gwen, wchodzi w miejsce Heather. Tylko ta Heather. Czyli połączenie Gwen i Heather, co może nam dać Gweder albo Hedwen. Jakkolwiek to brzmi. Mniejsza. I na pierwszy rzut oka sobie tak jak widzimy i widzimy, no i co? Co to ma do rzeczy? Weź ty mi powiedz, pomidorze. Otóż poza samym wyglądem tej postaci doszłyby jej zachowania z oryginalnego Camp TV. I teraz znając pierwszy sezon na pamięć, spróbujcie sobie wyobrazić taki zwrot akcji. Gwen z Camp TV, czyli Heather, pojawia się w pierwszym sezonie. Ma charakter taki sam jak Heather, którą znamy z całej serii. Jest wredna w zasadzie dla każdej napotkanej tutaj postaci, z wyjątkiem jednego dżentelmena, do którego zaraz przejdziemy. Większość wyzwań nie stanowi dla niej żadnego problemu. Budzi u niektórych respekt, a u niektórych politowanie. I obecna Gwen, znana pod prawdziwym imieniem, czyli Heather, jest z Jeffem. Tak więc w ten oto sposób postarałem się zamienić troszkę fabułę i zamiast dwóch postaci, czyli Heather i Gwen, dać tą Heather z Camp TV w miejscu obu tych pań. Cóż, powiem wam szczerze, że byłby to w mojej opinii ciekawy zabieg. Wyobraźcie sobie po prostu zamiast Gwen i Heather mieć jedną taką postać, która ma trochę cech Gwen, a trochę Heather i jest na maksa wredna. To byłoby coś. Oczywiście gdyby taka postać się pojawiła, to romans między Gwen a Trentem nigdy nie powstałby, zważywszy na to, że Gwen aka Heather z Camp TV nienawidziła Trenta z całego serca, a zakochana po uszy była w Jeffie. Dodatkowo Heather miałaby sojusz z Bridget oraz Ewą, gdyż bardzo się lubiły, a zwłaszcza Heather z prototypową Ewą. To byłoby bardzo ciekawe. Być może gdyby taka Heather pojawiła się w dzisiejszej Totalnej Porażce, to za nią pojawiłaby się prototypowa Ewa oraz prototypowa Bridget. A co warto też podkreślić, pamiętajcie, że prototypowa Ewa troszkę z charakteru się różniła od finalnej Ewy, więc wszystko jest możliwe. A zatem moje pytanie jest następujące. Jak wy widzicie prototypową Heather? W pierwszej obsadzie oczywiście, pozbywając się finalnej Heather oraz Gwen. No i przy okazji Bridget oraz Ewy, a w miejsce Bridget i Ewy dać ich prototypowe wersje. Czy wyobrażacie sobie te trzy prototypowe panie w miejsce finalne tych trzech pań? Dajcie znać na dole w sekcji komentarzy. Czekam na wasze spostrzeżenia. Tymczasem to by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach na kanale. No i polecajcie kanał znajomym i zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało. Do następnego razu, trzymajcie się i cześć.